Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Przejdźmy do przykładu. 3 razy 128. Pomyślmy najpierw, jak byśmy liczyli to w pamięci. Wiele z Was policzyłoby tak. 3 razy 100 dodać 3 razy 20 dodać 3 razy 8, prawda? Tak byśmy to liczyli w pamięci. 3 razy 100 – 300, 3 razy 20 – 60 i 3 razy 8 – 24. Razem 300 dodać 60 – 360 dodać 24 – 384. A teraz pokażę Wam, jak można to pomnożyć pisemnie. W mnożeniu pisemnym lepiej zapisywać liczbę większą czy mającą większą liczbę cyfr u góry, a liczbę mającą mniejszą liczbę cyfr na dole. Jak już będziemy mnożyć przez liczby wielocyfrowe, pokażę Wam, dlaczego to jest łatwiej, chociaż zapisane odwrotnie też można policzyć i też będzie prawidłowe matematycznie. Ale łatwiej i szybciej jest zapisać liczbę dłuższą u góry, krótszą na dole. I teraz ja jeszcze nie pomnożę pisemnie tak, jak to będziecie robić, tylko na razie jakby zapiszę to, co tu robiliśmy. Tylko trochę inny sposób. 3 razy 8, 24. I podpisuję tak, prawda, że jedność, czwórka jest w rzędzie jedności, dwójka, dziesiątka jest w rzędzie dziesiątek. 3 razy 2 dziesiątki, czyli 3 razy 20, to jest 60. I jeszcze tak zapiszę. 3 razy 1 setka, czyli 3 razy 100, to jest 300. I teraz piszę znak dodać, czyli że dodaję te 3 liczby. Prawda? Już potrafimy zrobić pisemnie w takim jednym słupku. Tak jak tutaj te liczby dodawaliśmy w pamięci. 4 dodać 0, dodać 0, 4, 2 dodać 6, 8 dodać 0, 8 i 3, 384. Ale to jeszcze nie jest taki zapis właściwy, jaki będziemy mieć w mnożeniu pisemnym. Wiemy o tym, że ludzie mają tendencję do skracania wszystkiego, upraszczania. I właśnie ta część, którą teraz zaznaczyłam, została uproszczona. Zapiszę jeszcze raz to mnożenie. 128 razy 3. I teraz zobaczcie. 3 razy 8. Powiedzieliśmy sobie, że to jest 24, tak? I tak jak w dodawaniu pisemnym, czy w odejmowaniu pisemnym sobie przypominaliśmy, że to są 2 razy 10, tak? 2 dziesiątki i dodaj 4, tak? 4 to są jedności, tak? I dlatego tutaj zapiszemy 4, a 2 tu u góry, albo mówi się w pamięci, tak? Przypomnimy sobie o tym za chwilę. Przechodzimy dalej. Mówimy 3 teraz razy 2, razy 2 dziesiątki. 3 razy 2 to jest 6, czyli to jest 6 dziesiątych, ale jeszcze musimy pamiętać o tych dwóch, czyli 6 dodać 2 jest 8 i wpisujemy to w rzędzie dziesiątek, czyli nic nam nie zginęło. 3 razy 1, jedna setka. To jest 3 razy 1 jest 3, a to, że wpisujemy w rzędzie setek, gwarantuje nam to, że właśnie mamy 300. I tak otrzymujemy, zobaczcie, w jakim krótkim zapisie ten sam wynik, co tutaj, gdy liczyliśmy pamięciowo i tutaj w tym dłuższym zapisie. Przejdźmy do kolejnych dwóch przykładów. Bardzo proszę. 357 razy 4. Już. Sprawnie zapisujemy 357 razy 4. Czasem możecie się spotkać, że ktoś zamiast kropeczki napisze taki krzyżyk. To też oznacza razy. 4 razy 7, 28. Wpisujemy tu 8, bo 8 to są jedności, a 2, 20 to są dwie dziesiątki. I tu je zapisuję, żeby o nich nie zapomnieć. I teraz mnożę 4 razy 5 dziesiątek. 4 razy 5 to jest 20. Dodać te dwie dziesiątki, to jest 22. Czyli znów, tak, tutaj 2
i tutaj dwa, żeby o nich nie zapomnieć. Trochę tak jak w dodawaniu, prawda? Tylko tu mnożymy. 4 razy 3 jest 12 i jeszcze te dwie 14. Bardzo proszę, 1428. I ostatni przykład, 62 019 razy 6. 6 razy 9, 54. 54, tak? 4 to były jedności, 5 dziesiątek. Tutaj mówimy do pamięci, albo po prostu zapisujemy. 6 razy 1, 6. I dodać to 5, 11. 11. 6 razy 0, 0. I dodać 1, 1. 6 razy 2, 12. Czyli tu wpisujemy 2, tutaj 1, 12. 6 razy 6, 36, dodać 1, 37. 372 114. I popróbujcie sobie zrobić kilka przykładów samodzielnie.